Mamy już dwa zastępy, jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, drugi samochód ratownictwa technicznego. Dowódca udaje się na rozpoznanie, czyli obchodzi samochód, sprawdza dokładnie, jaki jest stan pojazdu, czy nie ma jakichś innych zagrożeń, jakie są zagrożenia. Sprawdza również bagażnik, czy nie mamy w samochodzie gazu, który również stanowiłby zagrożenie. Następnie strażacy przystępują do ustabilizowania pojazdu, tak aby on się nie ruszał, nie przemieszczał, żeby był stabilny i była możliwość cięcia. W tej chwili wykonywana jest również stabilizacja samochodu w osi przód-tył, tak aby zabezpieczyć samochód przed poruszaniem się, oraz w trzech lub czterech punktach, aby ustabilizować go pod kątem podejmowanych działań. Jeden z ratowników wchodzi do środka pojazdu, aby udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Może pojedzie, jeszcze nie wiadomo. Patrz tam, co strażacy. Część ratowników szykuje specjalną matę, na której stworzymy pole sprzętowe. Jest to z jednej strony ułatwienie dla nas, z drugiej strony też dla osób postronnych, które ewentualnie mogłyby się poruszać drogą. Jest to z daleka widoczne, żeby gdzieś nie wjechać przez przypadek w sprzęt. Oraz ratownicy wiedzą, że jeżeli będą czegoś potrzebowali, to na to poruszają się. Oni nie mów, że oni będą tak. Ratownik w środku pojazdu cały czas jest przy osobie poszkodowanej. Stabilizuje ręcznie odcinek szyny kręgu słupa, aby nie doszło do pogłębienia ewentualnych braw. W tej chwili jeden z ratowników przygotowuje się do pracy narzędziami hydraulicznymi. Zostanie wykonany tak zwany dostęp do życia, który umożliwi ratownikom ewentualną szybką ewakuację poszkodowanego w razie nagłego pogorszenia jego stanu, wpadnięcia we wstrząs, zatrzymania funkcji życiowych. Ponieważ w przypadku
przecięcia takiego naboju narzędziami hydraulicznymi bądź piłą blaską istnieje duże ryzyko okaleczenia ratownika bądź poszkodowanego. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj proszę przesunąć się na prawo, ponieważ mamy prawdziwy wyjazd do działań. Zróbmy na ratownicę tak, aby mogli przejechać. Bardzo proszę, przesunąć się na prawo, w stronę jednostki.